Najprawdopodobniej podczas powrotu do domu, kiedy jest już w pobliżu posesji, 18-letnia Daniela zostaje przez kogoś zaczepiona. Co się takiego dzieje, że wcześnie rano już kolejnego dnia znalezione zostają jej buty, podręczniki szkolne, a w pobliskim jeziorze ze skrępowanymi chusteczką materiałową rękami odnalezione zostaje jej ciało? Zapraszam na historię Danieli Kowalskiej. Tradycyjnie już przypominam o zostawieniu komentarza, chociażby dla zasięgów, polubieniu tego odcinka, a także o subskrypcji. Mimo że dla wielu z Was wciśnięcie tego przycisku jest czymś oczywistym, to nadal są tu osoby nieprzekonane. Jeśli potrzebujecie się ze mną osłuchać, a do krymikręgu przekonać, zachęcam do posłuchania zarówno tego materiału, ale też innych opublikowanych jakiś czas temu historii. Być może dłuższa chwila ze mną przekona Cię do zostawienia subskrypcji, za co będę niezmiernie wdzięczna. Jeśli stanie się odwrotnie, zrozumiem. W każdym razie już teraz dziękuję za każdą aktywność tym ogniwom, które zasubskrybowały i chętnie się udzielają. Zaczynam kojarzyć Wasze niki. Robicie wiele dobrego, proszę o więcej. Z kolei nowym ogniwom dziękuję za pozostawioną subskrypcję. Tymczasem przenosimy się do województwa warmińsko-mazurskiego, do powiatu nowomiejskiego, do niewielkiej wsi Jamielnik. Zgodnie z danymi z 2021 roku miejscowość zamieszkiwało nieco ponad 1100 osób, natomiast w 1987 roku w jednym z domów mieszka rodzina Kowalskich. Państwo Kowalscy mają dwie córki, które dzieli zaledwie rok. Całkiem niedawno młodsza z nich, Daniela, ukończyła 18 lat. Dziewczyna kontynuuje naukę w liceum ogólnokształcącym w Nowym Mieście Lubawskim w czwartej klasie. Czekają dość wymagający rok, bo kończący się egzaminem dojrzałości, dzisiaj nazywany starą maturą. Mimo że dziewczyny są w takim wieku, który mógłby kojarzyć się z kłótniami i sprzeczkami, to siostry są ze sobą zżyte. Chociaż zdarzają się jakieś nieporozumienia, również z rodzicami, to nie są one na tyle poważne, by skutkowały pogorszeniem relacji. Dziewczyny mają wielu znajomych, z którymi chętnie się spotykają, chociaż Daniela ma być typem domatorki. Lubi spędzać czas wśród swoich najbliższych. W każdym razie w niektóre z relacji dziewczyny angażują się bardziej, w inne mniej, natomiast w życiu Danieli jest ktoś, o kim myśli częściej i cieplej. Od jakiegoś czasu 18-latka spotyka się z pewnym chłopakiem. Wakacje w 1987 roku miały być błogim, luźniejszym, dającym oddech czasem. Tym bardziej, że zbliżający się rok szkolny najprawdopodobniej będzie dość mocno stresujący i wymagający. Jednak dzieje się coś, co sprawia, że Daniela przechodzi chyba najtrudniejszy moment w swoim życiu. W czasie długo wyczekiwanych wakacji dochodzi do ogromnej tragedii, ponieważ w czasie letniego obozu jej chłopak traci życie w wyniku najprawdopodobniej nieszczęśliwego wypadku. Przyczyną jest utonięcie. To, co się wówczas dzieje z Danielą i jej życiem, dalekie jest od tego, co sobie zaplanowała, o czym jeszcze w czasie roku szkolnego marzyła i myślała. Mimo że dziewczyna próbuje sobie z tą tragedią poradzić, to okazuje się to bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Mijają kolejne dni, następnie tygodnie. Te konkretne wakacje miały być pięknym i błogim czasem, pełnym spotkań, przeżyć, wywołującym wiele wspaniałych wspomnień. Jak to bywa w wielu innych sytuacjach, w tej także życie zweryfikowało. Dzień, w którym odbywają się uroczystości rozpoczynające kolejny rok szkolny, zbliża się wielkimi krokami. I chociaż Daniela przeżyła ogromną stratę, to powinna podjąć próbę kontynuacji dalszej nauki w ostatniej klasie w tej konkretnej szkole. Wrzesień 1987 roku jest trudnym miesiącem. Zdarza się, że Daniela opuszcza zajęcia z różnych względów. Zarówno złego samopoczucia, jak też chorób, które akurat ją wówczas dotykają. W piątek 25 września właśnie z takich powodów Daniela nie idzie do szkoły. Ma się wówczas źle czuć. Sobotę i niedzielę także spędza w domu.
Dopiero w niedzielne popołudnie pojawia się pomysł wyjazdu do Iławy na zakupy. Mówi o tym rodzicom, którzy to popierają. Postanawiają nawet dołożyć się do jej oszczędności. Ma to być około 5000 zł. Tak naprawdę niezależnie od czasów zakupy były i nadal mogą być czymś, co może poprawić humor, pozwolić na zapomnienie, oderwanie się, chociaż na krótką chwilę od bieżących problemów i trosk. Poza tym wiek nastoletni charakteryzuje się tym, że mimo wszystko ubrania, kosmetyki i w takim ogólnym ujęciu wygląd jest czymś, na co zwraca się szczególną uwagę. Czy to z tego względu, czy z konieczności uzupełnienia garderoby, Daniela planuje kolejnego dnia wstać wcześnie rano, by jednym z autobusów pojechać najpierw do szkoły, a później do Iławy. Planuje, że kupi sobie spodnie i buty. Tak jak postanawia, tak i robi. Wsiada w autobus o godzinie 6:45 i dojeżdża nim do szkoły. I chociaż wydawać by się mogło, że ten dzień będzie trochę lepszy, trochę normalniejszy, to niestety jest wręcz przeciwnie. Daniela jest rozkojarzona, ma duże problemy z tym, by się skupić, a na zajęciach po prostu jest, bo tego, że w jakikolwiek sposób w nich uczestniczy, powiedzieć nie można. Wyłapuje to jeden z nauczycieli, który w pewnym momencie prowadzenia lekcji, próbując Danielę jakoś ocknąć, zaangażować w przerabiany materiał, zadaje jej pytanie. Następnie prosi, by je powtórzyła. Dziewczyna nie potrafi tego zrobić. Ciężko stwierdzić, czy ktokolwiek ze szkoły wiedział o tragedii, która kilka miesięcy temu wydarzyła się w życiu nastolatki, bo do tego, czy jej chłopak był uczniem tej samej szkoły, w której Daniela się uczyła, lub jej absolwentem, a może uczył się w zupełnie innej, nie udało mi się dotrzeć. W każdym razie najprawdopodobniej, nawet jeśli ktoś gdzieś coś usłyszał, to sytuacja, w której Daniele potraktowano by nieco łagodniej, z większą tolerancją i przyzwoleniem na przeżywanie tych trudniejszych chwil, raczej nie miała prawa się wydarzyć. To, co się działo wówczas w szkołach, dalekie było od dzisiejszej edukacji, a właściwie całej jej otoczki. Dzisiaj młodzież może liczyć na wsparcie psychologa szkolnego, rozmowę z nauczycielami, którzy nierzadko chcą po prostu pomóc w rozwiązaniu danego problemu, a przynajmniej wesprzeć. Zapewne zdarzają się wyjątki od reguły, jednak czasy, w których motywowano, tłumaczono i egzekwowano, uderzając w dłonie ucznia linijką lub jakimś wskaźnikiem, są już dawno za nami. Daniela zaproponowała jednej z koleżanek, by wspólnie pojechały na zakupy. Dziewczyna na to przystaje i umawiają się, że około godziny 15 spotkają się na dworcu. Po zajęciach w szkole nastolatka ma jeszcze katechezę, na którą chce bądź też musi pójść. Daniela dociera o umówionej porze na stację, skąd wspólnie z koleżanką i kolegą, który w międzyczasie się do nich dołącza, jadą do Iławy. O godzinie 15:11 wsiadają w pociąg. Po trwającej około pół godziny podróży wysiadają w Iławie. Dziewczyny niemal od razu idą do lokalnych sklepów, by zobaczyć, co nowego, mieszczącego się w zaplanowanym budżecie, będzie można kupić. Mimo odwiedzania kolejnych sklepów, przeglądania kolejnych ubrań, ostatecznie Daniela niczego nie wybiera. Być może nie znalazła niczego, co by na nią pasowało, być może wybór był niewielki, co na ówczesne czasy nie było niczym zaskakującym. Nie wiadomo, kiedy mijają ponad 2 godziny. Nastolatka zdaje sobie sprawę z tego, że tego konkretnego dnia niczego już nie kupi. Sklepy zamykano o godzinie 18:00. Dziewczyny postanawiają wrócić więc do swoich domów. Idą w stronę, z której kilka godzin wcześniej przyszły, czyli w kierunku Iławskiego dworca. Wcześniej kupiły jeszcze frytki. Właściwie to Daniela, bo to ona uregulowała rachunek. Tego dnia miała przy sobie sporą ilość gotówki. Co prawda miała ją przeznaczyć na zakupy, a że niczego nie wybrała, musiała wrócić z zabranymi rano pieniędzmi do rodzinnego domu. Najprawdopodobniej koleżanka Danieli mieszkała w miejscowości, do której dojeżdżało się, wybierając trasę w przeciwnym kierunku niż wieś Jamielnik, czyli ta, w której na co dzień mieszkała rodzina Kowalskich. Być może mieszkała nawet w samej Iławie. Niemniej jednak dziewczyny żegnają się na dworcu i każda z nich idzie w swoją stronę. Daniela wsiada do podstawionego już pociągu, docelowo jadącego do Torunia.
Mijają kolejne godziny. Mimo, że 18-latka już dawno powinna być w domu, to niestety się to nie dzieje. Dziewczyna jest słowną i odpowiedzialną córką, która obiecując powrót o konkretnej godzinie, jak dotąd zawsze trzymała się wszystkich ustaleń. Co prawda obecna sytuacja jest nieco inna, bo Daniela mimo, że próbuje, to w takiej zwykłej codzienności nie radzi sobie najlepiej. W każdym razie jej rodzice zakładają, że najprawdopodobniej wróci do domu którymś z kolejnych pociągów. Miałoby to być o godzinie 20:25 lub o 23:14. Tak naprawdę Daniela jest już wówczas pełnoletnia, więc teoretycznie mogła zmienić plany, z kimś się spotkać, gdzieś zasiedzieć, a nawet jeśli by się to wydarzyło, to nie miała możliwości szybkiego poinformowania rodziców o zmianie swoich planów, bo o komórkach nikt jeszcze wtedy nie słyszał. Kiedy Daniela nie wysiada z żadnego z pociągów, z tych, które jeszcze tego dnia miały zatrzymać się w jej rodzinnej miejscowości, jej rodzice poważnie się wówczas o nią niepokoją. Młoda dziewczyna z dużą ilością gotówki wracająca sama do domu. Tak naprawdę wszystko się mogło zdarzyć. Od napaści w celu dokonania kradzieży, napaści w celu wykorzystania, po wypadek czy nawet uprowadzenie. Nie wspominając już o tym, co mogło dotyczyć wyłącznej decyzji Danieli, czyli ucieczka, chęć zniknięcia, próba targnięcia się na własne życie i wiele, wiele więcej. W każdym razie w pewnym momencie ojciec nastolatki prosi sąsiada o pomoc. Mężczyźni jadą samochodem na komendę do oddalonej o około 15 km Iławy, by sprawdzić, czy doszło do jakiegoś zdarzenia, w wyniku którego dziewczyna zostałaby przez nich zatrzymana. Okazuje się, że nic podobnego nie miało miejsca. Dyżurny komendy milicji sprawdza kilka szpitali. Zakładano wówczas, że może doszło do wypadku, w związku z którym nastolatka tam trafiła. Bardzo szybko okazuje się, że zarówno tego dnia, jak i tej nocy Danieli tam nie było. Mężczyźni wracają więc do rodzinnej miejscowości z nadzieją, że być może w międzyczasie Daniela wróciła sama do domu, że powód jej nieobecności już za chwilę się wyjaśni. Tak się jednak nie dzieje. Mimo upływu kolejnych godzin dziewczyna nie wraca do domu. Jej ojciec czeka do godziny 6 rano. Zaczyna świtać, więc poszukiwania w pobliżu domu, ewentualnie w okolicy, którą idąc ze stacji kolejowej Daniela musiałaby pokonać, będą łatwiejsze. Mężczyzna postanawia poszukać córki na własną rękę. Jedzie motorowerem na łąkę przy drodze polnej do wsi Szeplerzyzna za jeziorem Kutel. W pewnym momencie dociera do skrzyżowania drogi z Jamielnik w kierunku wsi Wonna z polną drogą. Jest to miejsce w pobliżu posesji rodziny Kowalskich. Sprawdzając drogę, ale też pobocza, mężczyzna odnajduje jeden but. Nie jest pewny, czy należy on do córki. Postanawia więc wrócić z nim do domu, by skonsultować się z żoną. Okazuje się, że żona potwierdza, iż znaleziony but należy do Danieli. O tym fakcie mężczyzna informuje także sąsiadów, którzy przyłączają się do poszukiwań. But jest śladem świadczącym o tym, że Daniela była poprzedniego wieczoru w pobliżu domu, że mogło ją spotkać coś naprawdę złego. Że być może gdzieś w pobliżu, w jakichś krzakach, zaroślach czy pobliskim lasku leży ranna i czeka na pomoc. Noce są już chłodne, ale nie mroźne. To, że znajdą ją w ciężkim stanie, ale żywą, nadal jest bardzo prawdopodobne. Liczy się każda minuta, więc im więcej osób zechce pomóc w poszukiwaniach, tym szansa na jej uratowanie jedynie się zwiększa. W ramach dalszych poszukiwań udaje się odnaleźć torbę z podręcznikami i zeszytami należącymi do Danieli. Z kolei przy jeziorze Kutel, czyli kilkaset metrów od miejsca, w którym leżała jej torba ze szkolnymi rzeczami, odnaleziono drugi but. Jak się okazuje, tworzący parę z pierwszym. Z tym, który ojciec nastolatki znalazł w pobliżu skrzyżowania nieopodal swojej posesji. Znalezione rzeczy jasno wskazują na to, że stało się coś złego. W pobliskich trawach, zaroślach, zagajnikach odnaleziono co prawda należące do Danieli rzeczy, jednak nadal nie wiadomo, co się stało z nastolatką. Niemal natychmiast o sprawie poinformowano odpowiednie służby, które rozpoczęły poszukiwania w wyznaczonym obszarze. Zaangażowano w sprawę wielu funkcjonariuszy, ale także psy tropiące, które poprowadziły swoich opiekunów w stronę jeziora.
Niestety bardzo szybko pojawia się wizja tego, że dziewczyna może nie żyć, że jej ciało znajduje się we wspomnianym jeziorze. Nadal jednak nie wiadomo, co mogło doprowadzić do tego, że Daniela znalazła się w tej konkretnej okolicy o tak późnej porze. Przecież miała jedynie zrobić zakupy i wrócić prosto do domu. Jeszcze tego samego dnia w akcję poszukiwawczą zaangażowano płetwonurków, którzy po trwających kilka godzin działaniach niedaleko zatopionego pomostu, dokładnie 186 cm pod taflą jeziora, odnajdują ciało Danieli Kowalskiej. Po wyłowieniu ciała staje się jasne, że dziewczynę spotkało coś naprawdę złego. Zauważono, że nie brakuje żadnej części z jej ubioru, poza butami, które kilka godzin wcześniej zostały znalezione między innymi przez jej ojca. To, co jednak mogło sugerować udział osób trzecich, to fakt, że ręce Danieli skrępowano. Wykręcono je do tyłu, po czym związano należącą do niej materiałową chustką do nosa. W związku z powyższym zapada decyzja o przeprowadzeniu sekcji. Wynika z niej, że przyczyną zgonu było utonięcie. Nie stwierdzono obrażeń wewnętrznych. Miała otarcie na skórkę w okolicy łokcia. Ponadto miała wycierać krew, która w niewielkiej ilości poleciała z jej nosa jakiś czas przed utratą życia. Chusteczkę ze śladami miała w kieszeni kurtki. Wykluczono, że doszło do wykorzystania. Dalsze przeszukania dna jeziora pozwalają na odnalezienie należącego do niej szkolnego fartuszka, mundurka, ze związanymi na supły rękawami. Nie odnaleziono gotówki, którą tego dnia niewątpliwie miała ze sobą. W czasie składania wyjaśnień ten fakt potwierdziła koleżanka, z którą w poniedziałek wspólnie z Danielą chodziły po sklepach w Iławie. Bardzo szybko pojawia się przypuszczenie, że dziewczyna straciła życie na tle rabunkowym. Nie odnaleziono także zegarka marki Czajka i biżuterii, z którą 18-latka na co dzień praktycznie się nie rozstawała. Mowa o złotym pierścionku z zielonym oczkiem i srebrnej biżuterii. W kontekście powyższych ustaleń wszczęto śledztwo. Jego ustalenia rzucają nowe światło na tę jakże tajemniczą sprawę. Okazuje się bowiem, że w poniedziałek 28 września Daniela wraca pociągiem do rodzinnej miejscowości około godziny 19. Około godziny 18.30 rozstaje się z koleżanką na dworcu PKP w Iławie. W pociągu spotyka swoich znajomych, którzy się do niej dosiadają. Rozmowa miała dotyczyć szkoły i miejscowej dyskoteki. Dziewczyna miała być wówczas w dobrym nastroju. Kiedy wysiada z pociągu, przechodzi przez tory, a następnie przez dziurę w płocie. Takim sposobem wychodzi na polną drogę, którą zmierza w stronę domu. Ustalono, że na tej samej stacji, na której wysiada Daniela, wysiada także około 30 innych osób. Wracając, wymija ją jeden z jej sąsiadów. Mówią sobie dzień dobry i każdy idzie w swoim kierunku. Obrany przez Daniela kierunek wskazuje na to, że nie zamierza nigdzie zachodzić, że idzie prosto do domu. Z zeznań wspomnianego mężczyzny wynika, że dziewczyna szła na tyle wolno, że bez problemu udało mu się ją wyprzedzić. Miało to być jakieś 3 minuty od jej domu. Najprawdopodobniej, kiedy jest już w pobliżu swojej posesji, ktoś ją zaczepia. Ma znać tego chłopaka, stąd postanawia się zatrzymać i zamienić kilka słów. Przyjmuje się, że wspomnianemu chłopakowi towarzyszyli koledzy. W sumie miało być ich 3. Jakąś godzinę później, już około 20, nieopodal skrzyżowania z drogą między wsią Jamielnik a wsią Wonna, stojącą grupkę widzi przejeżdżający kierowca. Składając zeznania, stwierdza, że dziewczyna była obejmowana przez jednego z chłopaków. Miał być wyższy od niej. Przyjmuje się, że była to Daniela i chłopak, którego mogła znać. O tym, że to właśnie Daniela, a nie jakaś inna dziewczyna, mógłby sugerować także fakt odnalezionego w tej okolicy jednego z należących do nastolatki butów. Podjęto próbę ustalenia personali wspomnianej trójki. Okazuje się, że do rodzinnej wsi Danieli mieli oni przyjechać pociągiem chwilę po godzinie 17. Widywano ich już wcześniej w Jamielniku. Jeden z nich miał być ubrany w kurtkę w kolorze moro z pasami w kolorze zielonym. Ustalono, że tego tragicznego w skutkach dnia widziani byli na dworcu kolejowym, ale też w pobliżu wiaduktu nad drogą do wsi Wonna. Tych samych mężczyzn, chłopaków, widziała jedna z mieszkanek wsi.
Mieli oni iść nieopodal po sesji rodziny Kowalskich w stronę lokalnej stacji kolejowej. Podobno w sprawie pojawia się także dwóch innych mężczyzn, którzy po dotarciu do wsi, tym samym pociągiem, którym jechała Daniela, szli w tym samym kierunku co dziewczyna, ale też sąsiad, z którym wymienili się jeszcze uprzejmościami. Mieli to być mieszkańcy wsi Wonne, najprawdopodobniej nie mający ze sprawą osiemnastolatki nic wspólnego. Niemniej jednak sąsiada Danieli uznaje się za ostatnią osobę, która widziała ją całą i zdrową, zaledwie 3 minuty od domu. Co do wydarzeń poprzedzających tragedię, to przyjęto, że najprawdopodobniej ostatnie chwile Daniela spędziła w towarzystwie chłopaka ubranego w kurtkę moro. Być może także w towarzystwie jego kolegów. W każdym razie w pewnym momencie miała zostać uderzona w twarz. Być może to właśnie wtedy wycierała nos chusteczką, którą później odnaleziono w kieszeni jej kurtki. Następnie miała zostać zaprowadzona, może zwabiona, w okolice jeziora Kutel. To tam związano jej ręce materiałową chusteczką, a następnie rzucono do wody, odbierając jej tym samym jakąkolwiek możliwość uratowania sobie życia. Podjęto wiele prób, wiele działań w sprawie Danieli, bo przesłuchano kilkaset osób, a wśród potencjalnych sprawców uwzględniano każdą osobę, która ukończyła 10. rok życia. Wśród nich znaleźli się także pracownicy wykonujący swoje obowiązki przy elektryfikacji linii kolejowej Toruń Główny i Ława Główna. Zweryfikowano osoby, które w czasie, gdy doszło do tragedii, opuściły pobliskie zakłady karne. Wszystko na nic. Ustalenie personaliów wspomnianej trójki mężczyzn kończy się jednym wielkim niepowodzeniem. Sprawdzano także zakłady jubilerskie w nadziei, że ktoś przyniesie skradzioną biżuterię. Te czynności także nie przynoszą zamierzonego rezultatu. Jest to taki czas, w którym sprawa staje w miejscu. Nie udaje się ustalić, kim są wspomniani mężczyźni. Nie wiadomo, z jakiego powodu doszło do tragedii. Nie wiadomo także, czy to, że na kilka miesięcy przed odebraniem Danieli życia, w tragicznych okolicznościach życie traci jej chłopak, to tylko zbieg okoliczności, czy może jednak te dwie sprawy są ze sobą powiązane. Nie wiadomo, czy Daniela i jej chłopak w coś niebezpiecznego się wplątali, czy widzieli coś, czego nie powinni, czy może rozpoczęli interesy z niebezpiecznymi ludźmi. A może to wszystko, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach życia Danieli i okoliczności, w których jej to życie odebrano, to tylko przypadek? Nadzieją na pozyskanie nowych faktów w sprawie Danieli są zeznania 3 młodych kobiet, które jakieś 2 tygodnie po tragedii, czyli w tym czasie, w którym o sprawie mówiło się najwięcej i prawdopodobnie nie było wówczas osoby, która by o tym, co się wydarzyło, nie wiedziała, składają zeznania. Wspomniane kobiety nieopodal nieistniejącego już dzisiaj domu handlowego Nenufar na osiedlu Kopernika w Iławie 12 dnia października 1987 roku miały słyszeć pewną rozmowę kilku mężczyzn. Mieli być oni wówczas nietrzeźwi. W pewnym momencie jeden z nich miał wypowiedzieć nazwę rodzinnej miejscowości Danieli. Drugi z kolei miał zapytać, kiedy biorą się za kuzynkę. Usłyszał, że trzeba sobie zrobić przerwę, bo węszą. Najprawdopodobniej chodziło o funkcjonariuszy zajmujący się sprawą Danieli. Powyższe zdarzenie zostaje zgłoszone do lokalnych służb. Niestety podjęte działania nie wnoszą do sprawy niczego nowego. W marcu 1988 roku sprawa zostaje umorzona z powodu niewykrycia sprawcy. Sprawa Danieli Kowalskiej do dziś nie została rozwiązana. Z opinii rodziny wynika, że Daniela była spokojną, bezkonfliktową, przyjacielską i uprzejmą dziewczyną. W każdym razie jej bliscy mieli nie wiedzieć nic o tym, że mogła się kogoś obawiać, że ktoś jej zagrażał, że chciał zrobić jej coś złego. Zgodnie z oficjalną notatką, cytując, nauka nie sprawiała jej większych kłopotów i osiągała dobre oceny. Była lubiana przez rówieśników, usposobienie miała wesołe. Była skłonna do żartów, koleżeńska i towarzyska. Była uczestniczką dyskotek organizowanych w świetlicy wiejskiej w Jamielniku. Z rodziny wyniosła głęboką religijność i systematycznie chodziła do kościoła oraz pobierała naukę katechetyczną.
Wraz z zapoznawaniem się z kolejnymi szczegółami dotyczącymi tej sprawy pojawia się zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi. Przede wszystkim, kto jej to zrobił, dlaczego się to wszystko wydarzyło, czy Daniela się broniła, czy pozwoliła się skrępować, czy to wszystko dla pieniędzy, czy Daniela znalazła się w nieodpowiednim miejscu o złej porze, bo spotkała niewłaściwego człowieka. Czy może komuś zależało na tym, by sprawca nigdy nie został schwytany, by nikt nigdy nie poznał tożsamości winnego lub winnych? Jakiś układ? Znajomości? No i kwestia chłopaka Danieli. Czy te dwie sprawy mają ze sobą jakiś związek? O co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? W tym odcinku to już wszystko. Historia Danieli do dziś pozostaje nierozwiązaną. Jeśli interesują Cię tego typu sprawy, zachęcam do kliknięcia w playlistę. Link zostawię w opisie. Znajdziesz tam wiele podobnych, aczkolwiek zupełnie różnych, omówionych przeze mnie historii. I te, w których zapadły wyroki, czasem po wielu latach, kiedy już stracono wszelkie nadzieje, jak i te, które nadal czekają na swoje rozwiązanie. Tymczasem zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.